Siema, hejos. Nie testowałem jeszcze Raptora na Dominatorze. Czyli po prostu jeszcze nie jeździłem. Pierwsza jazda. Pierwsza jazda. Właśnie dlatego to zrobiłem, żeby sprawdzić. Zobaczymy, czy go z trójki wyrwę. No wyrwę. Ale nie za wysoko. Na rezerwie pojechałem. To trzeba nawrotkę robić. Ale nie wiem, czy taki głośny wydech chcę mieć. Czuję.
mieszane uczucia. Wydaje mi się, że FMF na FMF-ie mocniejszy ten kładzeł. Tamten FMF tak dyskretniej, czasem go nie było wcale słychać. Co mi tak w tej hamulce piszczy? Thank you.
No, przejechałem się i jednak zamieniam na FMF-a. Po prostu to jest dla mnie za głośne. Tomek się przyzwyczaił już do głośnego wydechu, także dla niego to będzie idealne, a dla mnie nie i wydaje mi się, że po prostu na FMF-ie bardziej dęba stawał ten quad. Czyli według mnie FMF po prostu no, jest lepszym wydechem niż Dominator. Tak jest. I po prostu tego się nie przeskoczy. Jest przede wszystkim dłuższy, jest więcej tamtej objętościowo jest większy też, nie? Średnicę ma większą. Czyli to jest no różnica. Nic nie poradzę. Tomek, gratuluję nowego wydechu. Dominator. Mówi się trudno. Nara, hejos.